Zdrawajte! Witam Was w Słonecznym Brzegu, największy i najbardziej rozpoznawalny kurort w całej Bułgarii. Nazywam się Niki i dzisiaj opowiem Wam o najważniejszych rzeczach, jakie musicie wiedzieć, przyjeżdżając do Słonecznego Brzegu. Słoneczny Brzeg jest kurortem położonym w centralnej części wybrzeża bułgarskiego Morza Czarnego, tylko 25 km od lotniska Burgas. Ma dużą, piaszczystą plażę, praktycznie jest połączony ze Świętym Własem, Nesebarem, Rawdą, a poniekąd i z Achilloi. I w ten sposób ten rejon stworzył jedną wielką aglomerację. Słoneczny Brzeg jest pełen atrakcji dla młodszych i starszych i oferuje nam bogate życie w ciągu dnia i nocy. Często ludzie mylą ten kurort ze Złotymi Piaskami, znajdującymi się na północ w pobliżu Warny. Słoneczny Brzeg w tej chwili jest największym i najbardziej rozpoznawalnym kurortem w całej Bułgarii. Przyjeżdżają tu ludzie z całej Europy. Pomóżmy wszystkim, co jeszcze się zastanawiają, jaki hotel wybrać. W Bułgarii jest dużo świetnych hoteli. Wybranie najtańszego trudno, aby komukolwiek przyniosło zadowolenie. Hotele, które ja Wam polecam, są z trochę wyższej półki, ale wtedy człowiek wie, że będzie miał wszystko, co potrzeba. Tam i jedzenie jest na bardzo dobrym poziomie. Secrets and Dreams. Pamiętacie hotelu Rio Paradise i Rio Palace z ostatnich lat? Te właśnie hotele zostały wykupione przez inną sieć, Hyatt. I od roku 2023 nazywają się Secrets i Dreams. Secrets jest tylko dla dorosłych, a Dreams dla całej rodziny. Aqua Paradise. Dla rodzin z dziećmi serdecznie polecam hotel z aquaparkiem. A właśnie ten hotel ma największy aquapark w Bułgarii i jeden z najlepszych na Bałkanach. Wave Resort. Alternatywną opcją jest też hotel Wave Resort, który przypomina turecki styl hoteli, mieści się poza kurortem, ale w nim jest wszystko, co potrzebne do urlopu. Ja polecam te hotele, ale na pewno jest jeszcze dużo fajnych. Napiszcie proszę w komentarzach, jakie dobre hotele Wy znacie i jakie byście polecili. A jeśli zastanawiacie się nad kupnem nieruchomości w Słonecznym Brzegu lub okolicy, zapraszam do kupienia ją z nami. Naszą pełną ofertę możecie zobaczyć na nieruchomości.bg. Na tej stronie też znajdziecie adres naszego biura, także zapraszam Was serdecznie. Nasza firma pomoże Ci od momentu szukania wymarzonego mieszkania aż do finalizacji całej transakcji, dopilnowując wszystkie kwestie prawne. Wejdź na nieruchomości.bg albo skontaktuj się z nami. Najczęściej wybieranym środkiem transportu z Polski do Słonecznego Brzegu jest samolot, ponieważ lotnisko w Burgas jest strasznie blisko do kurortu. Jeśli wykupiłeś samolot gdzieś w biurze podróży, najprawdopodobniej jest on związany z transferem do hotelu. Jeśli jednak dostałeś się do lotniska Burgas na własną rękę i szukasz, jak się dostać do największego kurortu, oto moje porady. Najtaniej wyjdzie Ci pójść pieszo, ale zajmie Ci to około 5 godzin. Druga opcja jest wynająć auto. Trzecia – autobus. Linia numer 10 jeździ co 40 minut z Burgas do Słonecznego Brzegu i z powrotem i możesz złapać autobus na rondzie przed lotniskiem, tylko uważaj na kierunek. Bilet kupuje się w środku u konduktora, sam autobus jedzie przez Pomorie, Achilloi, Rawda i Nesebar, a w Słonecznym Brzegu zatrzymuje się w centrum. Jako czwarta opcja i najłatwiejsza polecam taksówkę. Za około 70 lewa dostaniesz się bezpośrednio do hotelu, nawet jeśli jest on poza centrum. Jeśli jest Was 4-5 osób, taksówka wydaje się najbardziej rozsądna.
Jak już dojedziesz na miejsce i chcesz przemieszczać się środkami transportu, też możesz korzystać z taksówki. Gorąco polecam umawiać wtedy cenę z góry i koniecznie podkreślić, czy to euro, czy lewy. Autobusy ze Słonecznego Brzegu do Nesebaru kosztują 2 lewa nawet za jeden przystanek i bilet też sprzedaje konduktor. Kolejne środki transportu są przede wszystkim atrakcją. Ciuchcia ma 3 linie. 2 w Słonecznym Brzegu, w jego północnej i południowej części oraz jedna, która łączy Słoneczny Brzeg ze Starym Nesebarem. I jeśli zdecydujecie się na Ciuchcze, najbardziej polecam ten trzeci odcinek. Taksi wodne z centrum Słonecznego Brzegu do Starego Nesebaru to szybki środek transportu, a jednocześnie zaliczamy pływanie na łódce i widzimy, jak plaża wygląda z drugiej strony. Na dzień dzisiejszy łódka kosztuje 15 lewa za osobę. Odwieczne pytanie to jest euro czy lewa? Euro czy lewy, mówią Polacy. Dobra, jeszcze raz. Odwieczne pytanie jest euro czy lewy? Krótko odpowiedź brzmi tak. Jeśli w Polsce znajdziesz lewy, to bierz lewy. Jeśli nie znajdziesz lewy, bierz euro. A jak weźmiesz euro, to mam kilka ciekawostek dla ciebie. Najlepsza cena, w jakiej możecie wymienić euro na lewy w Bułgarii, to 1,95 lewa za 1 euro. Jeśli zobaczycie kantor, gdzie kurs jest wyższy od tej kwoty, oznacza to, że kurs jest tak naprawdę niższy. Kantory, jakie na pewno nie oszukują, to Inter Exchange oraz Crown. Jeśli szukasz bank, w którym zawsze znajdziesz dobry kurs, to polecam ten koło naszego biura z nieruchomościami International Asset Bank. Uwaga! Nigdy nie wymieniaj pieniędzy na ulicy. Przed kantorem też jest na ulicy. Nawet jeśli osoba dopiero co wyszła z kantoru, jest to najprawdopodobniej przekręt. Dla ludzi, którzy przyjeżdżają do Słonecznego Brzegu do apartamentach prywatnych, często bardzo ważne jest, jakie tu są sklepy. Największy i najbardziej rozpoznawalny sklep w Słonecznym Brzegu to jest Żanet. On się znajduje na pograniczu między Nesebarem a Słonecznym Brzegiem. Tutaj raczej byście mogli przyjechać autem, ale jeżeli chcecie pójść do sklepu w samym Słonecznym Brzegu, bardzo polecam Mladost. Dookoła Mladosty znajdziecie dużo owoców, warzyw też, jedzenie lokalne w takich małych restauracjach, więc to jest jedno z najbardziej idealnych miejsc do zjedzenia i do robienia zakupów w Słonecznym Brzegu. Jeśli chodzi o sklepy, to pierwsza zasada, jaką musicie wiedzieć, jest, że im bliżej supermarket znajduje się w kierunku morza, w kierunku plaży, tym droższy on jest. Tradycyjne bułgarskie przyprawy, jakie możecie kupić, są produkty różane, dżemy, miody, różne przyprawy. W Nesebarze takie rzeczy możecie kupić u pana Janka. Nesebar jest perłą nad Morzem Czarnym w całej Bułgarii. Będąc w Słonecznym Brzegu, koniecznie musicie go odwiedzić. Nesebar jest jednym z najwspanialszych miejsc w całej Bułgarii. Całe Stare Miasto weszło pod ochronę UNESCO w 1983 roku i w nim zobaczycie zabytki z różnych okresów, aż od Rzymian do odrodzenia bułgarskiego, które miało miejsce ponad 150 lat temu. Są miejsca, gdzie znajdując się między dwoma zabytkami, widzicie zabytek z IV wieku po jednej stronie, a z drugiej strony z XIV wieku. Same Stare Miasto ma 3000 lat. Wszystkim, co przyjechali na wakacje do Słonecznego Brzegu, polecam odwiedzić Nesebar nie jeden raz. To miejsce jest pełne niespodzianek i nieważne, ile razy tutaj będziecie, zawsze możecie odkryć coś nowego. Szczególnie polecam przyjechać tutaj rano, o 6-7, kiedy jeszcze nikogo nie ma, oraz wieczorem po 21, kiedy już miasto nabrało inny urok, będąc podświetlonym pomarańczowymi lampami. Moje ulubione miejsca w Nesebarze możecie zobaczyć w podlinkowanym filmie. Jeżeli chcecie zwiedzać Bułgarię z przewodnikiem, najlepszym miejscem, gdzie możecie to zrobić, jest biuro podróży wczasybułgarii.pl.
Dla spragnionych wiedzy polecam zapisać się na spacer po Nesebadzie z przewodnikiem. A z wczasywbułgarii.pl dostajecie w prezencie taki spacer, jak się zapiszecie na obojętnie jaką wycieczkę. Czyli mamy wtedy dwa w jednym. I mówiąc o wycieczkach, może i nie słyszeliście o tym, ale w wczasywbułgarii.pl organizujemy wycieczki z autorskimi programami. Naszą misją jest odczarować Bułgarię w oczach Polaków i na razie nam się to bardzo dobrze udaje, bo ludzie nam sami mówią, że widzą ogromną różnicę w prowadzeniu wycieczek, porównując nas do innych lokalnych biur. Jeep Przygoda z wczasywbułgarii.pl to jedna z najbardziej aktywnych, widokowych i smakowych wycieczek. Idealna dla dorosłych i dzieci ponad 4 roku życia. Na wieczór bułgarski jedziemy, żeby poznać bułgarską kulturę, tańce, pieśni, zwyczaje, jedzenie i wino, które jest w nieograniczonych ilościach. Na koniec zostaje czas i na tańce dla wszystkich. Piknik na jachcie, spływanie w morzu lub romantyczny rejs przy zachodzie słońca. Wybierz swojego faworyta i popłyń. Rezerwacje i płatności możecie dokonywać online lub u nas w biurze. Mamy też dłuższe jednodniowe wycieczki, gdzie każdy może znaleźć coś specjalnie dla siebie. Jedna z najlepszych wycieczek w ogóle wyjeżdżających ze Słonecznego Brzegu to nasza wycieczka zwana Skarby Północy. Na tej wycieczce odwiedzamy Pałac Bałciku, Ogród Botaniczny, Przylądek Kaliakra, Arka w Tiulenowie i inne. Nieodkryte południe pokazuje ukryte klejnoty południowego wybrzeża Morza Czarnego. Odwiedzamy tam plaże, skały, rezerwat przyrody, Sozopol, Achtopol, prawie wszystko aż do granicy tureckiej. Nasza wycieczka do Stambułu jest wyjątkowa, bo się postaraliśmy pokazać jak najwięcej różnorodnych zakątków tego wielkiego miasta. Największy meczet w Turcji, kolorowa dzielnica Balat oraz prawdziwe tureckie śniadanie to tylko jedna część tego, co czeka na Ciebie tylko z nami w Stambule. Jeśli już byliście w Stambule lub chcecie poczuć smak Orientu, ale chcecie jechać o wiele krócej, polecam pojechać do Edirne. Na tej wycieczce Marcin Miłosz z kanału Orient Explorer postara się Wam pokazać wszystko, co warto. Więcej o tej wycieczce zobaczycie na jego kanał. Link w opisie. Jeśli poszukujesz chwili wytchnienia, a jednocześnie chcesz odwiedzić jedno z najbardziej niedocenionych i mało popularnych miejsc, Żerowna na Ciebie czeka. Żerowna zachowała swój klimat sprzed 200 lat, a spacerując mamy wrażenie, że czas stanął w miejscu. Burgas z dziećmi to wycieczka specjalnie przygotowana dla najmłodszych. Na tej wycieczce odwiedzimy Muzeum Lotnictwa, gdzie możemy wejść do różnych samolotów i nawet poczuć się jak piloci. Pojedziemy i do zamku Frawadinowo, który wygląda jak z bajki. Wszystkie plaże w Bułgarii są państwowe. Państwo z góry ustaliło, że połowa przestrzeni na plaży ma być zoną bezpłatną, a na drugiej połowie można dać leżaki i brać za nie pieniądze. Ceny leżaków w Słonecznym Brzegu są między 8 a 10 lewa za leżak lub parasol. Dwa leżaki z parasolem między 24 a 30 lewa. Na plaży co kawałek znajdziecie różne atrakcje wodne, dzięki którymi możecie spędzić dzień aktywnie. Z
Pozostałych atrakcji w okolicy Słonecznego Brzegu polecam koniecznie odwiedzić któryś z akwaparków, w okolicy są dwa, lub któryś z lunaparków. Zazwyczaj otwierają się wieczorem, jak już jest chłodniej. Dla bardziej ruchliwych i aktywnych oraz dla miłośników gór koniecznie polecam pójść na spacer nad Świętym Własie, na górze, gdzie znajdziecie piękne miejsca na wypoczynek i wstrzymujące oddechu widoki. Będąc w Bułgarii, byłoby wstyd nie spróbować prawdziwe bułgarskie jedzenie. Mówiąc o bułgarskim jedzeniu, mam na myśli pójść do warzywniaka i kupić sobie najsłodszego, ale jednocześnie najbrzydszego pomidora, odwiedzić baniczarnicę, gdzie możecie spróbować bułgarskie baniczki, pojechać na wsi i spróbować jedzenie u jakiejś babci. Zakuski, czyli śniadanie, możecie zjeść w miejscach jak to. Tutaj są rzeczy z serem, z mięsem, kto co lubi. Ja wam bardzo polecam zjeść baniczkę z boza, to jest ten typowo bułgarski smak. Jeśli szukacie rekomendacji restauracji, w Słonecznym Brzegu jest na pewno bardzo dużo takich miejsc. Ja jestem bardzo zadowolony ze Shreka. Każdy, kto lubi mięsko, mnie zrozumie. A jeśli chcecie restaurację z trochę wyższej półki, możecie spokojnie odwiedzić Dżani. W Nesebarze mam też kilka ulubionych miejsc. Na Starym Mieście, jeśli lubicie owoce morza, bez wątpliwości spodoba wam się Familia Fish & Grill. A mówiąc o bułgarskim jedzeniu, uważam, że nie ma lepszego miejsca na to od Princa Cyrila w Starym Nesebarze. Jest to koło Janka z przyprawami. Jedno z moich ulubionych dań na świecie to jest musaka bułgarska, czyli z ziemniakami. W Princ Cyril na Starym Nesebarze możecie zjeść najlepszą musakę, bo to jest mój przepis. Dajcie znać w komentarzach, jakie są wasze ulubione restauracje. Ciekawa podpowiedź. Uważajcie na swoje jedzenie na Winos, bo mewy polują na niego i czekają każdą wolną chwilę, w której się zagapicie. Dziękuję wam za oglądanie. Jeśli ten film wam się spodobał, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Widzimy się niedługo w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Pa!